Witam serdecznie w Myśliborzu, a konkretnie w Myśliborskim Ośrodku Kultury, a jeszcze konkretniej w sali widowiskowej Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Ja nazywam się Jacek Włosek, pracuję tutaj jako animator kultury i w imieniu dyrekcji, a także pracowników naszej placówki chciałbym podzielić się ogromnym szczęściem, wielką radością, która nas spotkała. Otóż od 56 lat tutaj w tej sali widowiskowej stały stare fotele. No, siłą rzeczy musiały być stare, skoro stały tu od roku 1963 i wymagały już wymiany. E, policzyliśmy kiedyś razem z kolegami, z koleżankami, że te fotele obsłużyły około 2500 do 3000 różnego rodzaju imprez, koncertów, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych różnych, czyli od 2500 do 3000 razy e, na tych fotelach, na każdym z tych foteli ktoś siadał, ktoś z niego wstawał i siedział tam kilka godzin. Ponadto te fotele były stąd kilkanaście razy w roku wynoszone i później przynoszone, ponieważ odbywały się tutaj konkursy taneczne, różnego rodzaju eventy, na przykład przy stolikach. Więc siłą rzeczy się zużyły. To, że wytrzymały 56 lat, to naprawdę zakrawa na cud, ale myśmy o nie dbali i one były dosyć solidne. Nie mieliśmy pieniędzy, tak jak większość tego typu placówek, żeby pięknego pewnego dnia kupić sobie nowe fotele, nowe krzesła. W związku z tym przeprowadziliśmy projekt, Myśliborski Ośrodek Kultury przeprowadził projekt pod hasłem zakup wyposażenia do sali widowiskowej Myśliborskiego Ośrodka Kultury. I właśnie ten projekt. Został oceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z najlepszych spośród bardzo wielu projektów, które zostały tam nadesłane. I w związku z tym podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie po to, abyśmy mieli pieniądze na zakup nowych krzeseł do tej sali widowiskowej i to są właśnie te krzesła. Jesteśmy z tego ogromnie zadowoleni, wreszcie możemy w komfortowych warunkach tutaj przeprowadzać różnego rodzaju, różnego rodzaju imprezy, wydarzenia, koncerty itd. Tak, tak, tak jestem szczęśliwy i tak się rozpędziłem, że nawet przeczytam numer umowy, którą Myśliborski Ośrodek Kultury podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otóż jest to umowa numer 08855, łamane na 19, łamane na FPK, łamane na NCK. Dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Krótko mówiąc, otrzymaliśmy jako Myśliborski Ośrodek Kultury dofinansowanie, dzięki któremu mogliśmy wreszcie kupić nowe krzesła, które będą nam służyły. Oby jak najdłużej. Nie sądzę, żeby wytrzymały tak jak poprzednie fotele 56 lat, ale mam nadzieję, że dwie, być może trzy dekady nam posłużą. Postanowiliśmy, że taką inauguracją używalności, taki chrzest użytkowy, kulturalny tych krzeseł, to będzie konkurs. Konkurs polegający na tym, kto najszybciej usiądzie na wszystkich. 200 krzesłach. Tutaj mamy 200 krzeseł. Oprócz tego jeszcze 100 krzeseł jest na balkonie ponad salą widowiskową. I y, wyselekcjonowaliśmy kilkanaście osób, które w myśliborskim Ośrodku Kultury uczęszczają do różnego rodzaju sekcji. Mamy tych sekcji bardzo wiele, nawet nie będę ich wymieniał, bo to by zajęło wiele czasu. Te osoby się przygotowały. Są to młode dziewczęta, młodzi panowie, oczywiście świetnie wytrenowani, więc dadzą sobie radę. I teraz chodzi o to. Kto z nich, która, który najszybciej usiądzie na wszystkich 300 krzesłach? Myśmy przygotowali oczywiście nagrody, ale to już nie jest istotne. Chodzi o to, że ten konkurs właśnie w tej chwili się zaczyna i to jest inauguracja używalności nowych krzeseł w sali widowiskowej Miśliborskiego Ośrodka Kultury. Rozpoczynamy konkurs, który nazwaliśmy roboczo 300 pół przysiadów. One są bardzo zmęczeni, szanowni państwo, dlatego że no to jest, tak jak powiedziałem, 200 krzeseł tutaj, 100 krzeseł na balkonie, więc to jest 300 pół przysiadów. Mam takie pytanie. W którym momencie odczułeś kryzys? kryzys? Tak, był kryzys po pierwszym rzędzie. Jak wyglądały twoje przygotowania do tego konkursu? Yy, cały tydzień starałam się chodzić po schodach, nie używać windy. Te krzesła, tak jak we wstępie powiedziałem, będą nam służyły 10, może 20, może 30 lat. Jak oceniasz tutaj komfort siedzenia na tych krzesłach w stosunku do tych foteli, które były tutaj wcześniej? Mam prawdę powiedzieć? Tak, proszę mówić prawdę. No w końcu krzesła są dopasowane do reszty sali, piękny kolor, no i są wygodne. Jak Ci się wydaje, jutro, pojutrze będą zakwasy, mięśni łód, tych mięśni powyżej łudami, których nie będę nazywał? Ja myślę, że będą zakwasy wszystkich mięśni. Jestem pewien nawet. I powtórzę jeszcze raz to pytanie. Pracujesz tu od lat w tym ośrodku kultury. Czy Twoje zdaniem te krzesła się sprawdzą? Czy będą tak wygodne jak te, które były tu wcześniej? One są zdecydowanie bardziej wygodne, są zdecydowanie bardziej funkcjonalne, pasują do wystroju sali. W końcu mamy krzesła takie, jakie powinniśmy mieć. Myślę, że społeczność polska będzie bardzo z nich zadowolona. Bardzo dziękuję i drodzy Państwo, tak wyglądał nasz konkurs, a przede wszystkim nasze nowe krzesła, za które jeszcze raz dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.